partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Coaching jest mylony z czymś, czym nie jest. I na przykład, po pierwsze, coaching nie jest żadną terapią, bo w terapii pracujesz tak samo ze specjalistą i przeprowadzasz tu całą jakby pracę nad sobą od przeszłości do teraz, czyli zamykasz pewne traumy, schematy, które jakby jak postępowałaś, tak? No i to jest praca głównie na przeszłości, aby móc ruszyć do przodu. W coachingu z kolei pracujesz tu i teraz, idziesz do przodu, czyli jesteś tą osobą kompletną. I absolutnie tutaj to te rzeczy można albo ze sobą połączyć, coaching z terapią, ale to nie można robić na przykład, że wybieram to. Absolutnie. Dlatego też na przykład jak ja pracuję w ośrodku psychoterapii i coachingu i też zrobiłam psychologię dla coachów specjalnie, umiem też rozróżnić, czy ktoś jest na coaching, czy na terapię. Mhm. I dużo osób, które do mnie przychodzi i wie, że coaching trwa na przykład krócej, bo ja mam, to są takie procesy, gdzie mamy 6 spotkań, max 9, 2-3 miesiące, ktoś myśli, o, mam nieupoukładane w głowie, to pójdę na coaching szybciej, to załatwię. Absolutnie. Aha. Ja automatycznie jestem w stanie stwierdzić, że ta osoba nie nadaje się na coaching i ją polecam do znajomych jakby terapeutów, których mam w ośrodku, nawet wiedząc, do którego terapeuty, jak coś, najlepiej taką osobę skierować, bo wiem, czym ci moi terapeuci się zajmują. Więc absolutnie tak samo. Tutaj też znam wielu właśnie coachów, którzy biorą takich ludzi, bo biorą, a w ogóle nie ma się, wiesz, nie wolno, to można skrzywdzić człowieka. Więc to jest po pierwsze, jeżeli chodzi o terapię, jeśli chodzi o mowy motywacyjne i tak dalej. Najważniejsza rzecz, coaching to jest proces, ty się spotykasz regularnie albo wiesz, no jakby no regularnie ze swoim coachem, gdzie masz pewne rzeczy do wypracowania, przepracowania, jesteście, wiesz, czy w kontakcie, czy nie, ta praca trwa i najczęściej się mówi, że to, co jest z coachem, to jest właśnie tą sesją, a pomiędzy to jest coaching, czyli ten proces, który się zadziewa w tym, jak myślisz, jak działasz, jak zaczynasz robić. Mowy motywacyjne to są mowy, gdzie przychodzisz, zmotywujesz się na 5 minut zazwyczaj, bo komuś się udało, myślisz sobie, ona może, to ja też, ale gdzie jest plan? Gdzie jest plan działania? Gdzie są twoje mechanizmy, którymi ty zaczniesz działać? O to mi chodzi. Dlatego dużo ludzi do mnie na Instagramie, wiesz, pisze, Karolina, ci się udało, jak ty to zrobiłaś? Albo coś, albo sram to. No, pracowałam, a żeby i dlatego jak ktoś zaczyna mnie tak dopytywać, to pisze, zapraszam na proces coachingowy. To wypracujesz swoje mechanizmy i nawyki do tego, żeby pewne rzeczy robić. I to, że na przykład ostatnia rzecz, to co mówimy z tym coachingiem, że to, że ktoś ci napisze ładnego posta na Instagramie o samoakceptacji, nie znaczy, że jest coachem. Jakby no, wiesz. No, a też może wynikać z tego, że jest jeszcze za mało takich regulacji, kto może być coachem, kto może być takim wsparciem, motywatorem. Znaczy, wiesz co, Karola, to jest tak, regulacje jak regulacje pod tytułem, nie wiem, no, nie będziesz lekarzem, jak nie zdasz lepu i tak dalej, nie? Ale jeżeli chodzi o same takie regulacje, to co może sprawdzić potencjalnie klient, no to słuchaj, są organizacje. Największa na świecie organizacja to jest ICF, czyli International Coach Federation. I tam masz certyfikat. Tam mam certyfikat PCC, który zdałam 6 lat temu, nie, 4, przepraszam, 4 lata temu, tylko przedłużałam go ostatnio. I on wtedy mi gwarantował te 4 lata temu, że mam 700 płatnych godzin z klientami i mam 126 godzin szkoleniowych. W tym takich, wiesz, żeby się przeszkolić na coacha. W tym momencie mam 250 godzin szkoleniowych, czyli różnych takich szkoleń i ponad 2300 godzin z klientami. I to jest jakby drugi bardzo wysoki certyfikat właśnie w ICF-ie. I też dużo czasu, energii, pieniędzy przede wszystkim poszło, żeby go zdobyć, tak? To jest jedna rzecz. Ale są inne organizacje, jest ICC, jest EMCC, plus jeżeli tutaj, nie wiem, ktoś też patrzy na jakieś polskie papiery, jest też Izba Coachingu, tak? Chodzi po prostu o to, żeby sprawdzać jakby, czy ktoś w ogóle ma jakiekolwiek papiery, czy nie, czy zrobił sobie kurs weekendowy. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.